Jest z nami i witam serdecznie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Brawo. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Naczelnej PSL, kolegę Waldemara Pawlaka. Witam posłów obecnych tutaj, posłów Krajewskiego i Czesława Siekierskiego. Zebraliśmy się tutaj na taką okoliczność, że i to muzeum, i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa obchodzi w tym roku 50 lat funkcjonowania i istnienia. Na tą okoliczność ufundowaliśmy tablicę dla założycieli muzeum i towarzystwa. Na tej tablicy jest kilka zacnych nazwisk. Ja nie jestem w stanie i nie powiem o wszystkich, ale jest Helena i Stanisław Mierzwa, mecenas, bliski współpracownik Wincentego Witosa, który spoczywa razem z Wincentym Witosem i będziemy przy mogile na cmentarzu. Jest Joanna i Wincenty Stawarzowie. Joanna Steindl, Wincenty Stawarz, wnukowie Wincentego Witosa. Jest szereg zacnych nazwisk, ale listę tych nazwisk zamyka obecny wśród nas Eugeniusz Onak. Jeden z dwóch żyjących założycieli, można powiedzieć weteran, przez 50 lat wiernie funkcjonuje w towarzystwie, w Polskim Stronnictwie Ludowym, trwa przy idei witosowej. Ja chciałbym prosić prezesa, kolegę Waldemara, posłów, żeby w hołdzie dla twórców, dla założycieli zechcieli złożyć wiązankę kwiatów i poprzedzić to prezesie. Po kolei. Moi drodzy, pewnie będzie jeszcze czas na tą rozmowę, ale chcę naszą wspólną z kolegą premierem, z parlamentarzystami, ale z nami wszystkimi, z ludowcami wyrazić wielką wdzięczność wobec prawnuka po pierwsze, Marka Steindla, którego też serdecznie, no, my jesteśmy u niego, więc dziękujemy, że możemy u Ciebie być w zagrodzie Wincentego Witosa, w zagrodzie Twojej rodziny. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w trudnych czasach, niebezpiecznych, podjęli się starania upamiętnienia Wincentego Witosa, przeniesienia jego myśli, jego geniuszu politycznego, jego wartości do kolejnych pokoleń i przenieśliście to skutecznie. Te zaduszki o tym najlepiej świadczą. Kolejne pokolenia, które tu się wychowały, a ja do nich należę. To jest pewnie moja 30. wizyta w Wierzchosławicach na zaduszkach witosowych. Więc całe życie spędziłem, będąc na tym wydarzeniu. Tak jak wielu z Was, tak jak wielu z nas, którzy tutaj co roku przyjeżdżają, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy i co robimy w życiu, jesteśmy przy Wincentym Witosie, jesteśmy przy jego myśli politycznej, jesteśmy przy jego historii, tradycji, tożsamości. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Zdaję sobie z tego świetnie sprawę i jestem głęboko przekonany, że gdyby nie zapalczywość rodziny, przyjaciół, najwierniejszych współpracowników, nie mielibyśmy tej sposobności. Wielkie podziękowania dla kustosza pamięci Ryszarda Opata, dla rodziny, dla kolegi założyciela, który wraz z innymi zacnymi postaciami widnieje na tej tablicy. Ja wspomnę jeszcze dwie osoby, które, jak ja pamiętam, były takimi motorami napędowymi w latach 90. szczególnie. To Franciszek Kieć, wieloletni przewodniczący towarzystwa i do końca aktywny. I Jasia Kupiec, którą chyba wszyscy ci, którzy żyją z muzeum, byli w muzeum, niezwykle pamiętają. Dzielna, waleczna kobieta, która też swoją chorobę poświęciła dla tego upamiętnienia, w którym my dzisiaj jesteśmy, dla tego miejsca, każdą chwilę
wspominam te osoby z rozrzewnieniem i z wielką wdzięcznością za dar i wspaniałego, dobrego, aktywnego życia na rzecz upamiętnienia tego miejsca i tej idei. Dziękuję bardzo i rozumiem, że wspólnie możemy teraz złożyć kwiat. Zapraszamy też założycieli, zapraszamy prawnuka, rodzinę, chodźcie do nas.